Dziś zabierzemy Was do Oświęcimia, żeby pokazać Wam jeden niedokończony schron przeciwlotniczy, który znajduje się do chwili obecnej na terenie nieistniejącego już trzeciego obozu KL Monowic. Zapraszam. Tym razem przenosimy się z naszą kamerą do Oświęcimia, gdzie na terenie dawnej, wyburzonej polskiej wsi Monowice powstał jeden z największych podobozów KL Auschwitz. Obok obozów w Auschwitz i Birkenau istniała trzecia część zbrodniczego systemu obozów koncentracyjnych na tym terenie, którym był Auschwitz III Monowic. Obóz ten, położony we wsi Monowice nieopodal Oświęcimia, był jednym z pierwszych i jednocześnie największych podobozów KL Auschwitz. Z biegiem czasu uzyskał status centrali podobozów przemysłowych, a jego komendant posiadał funkcje zarówno kierownicze, administracyjne, jak i dowódcze wobec podległych mu załóg SS. W dużej mierze więźniów obozu Auschwitz III Monowice wykorzystywał sztandarowy hitlerowski koncern chemiczny IG Farbenindustrie AG, który w ciągu zaledwie kilku lat wybudował w okupowanej Polsce wiele fabryk, wykorzystując morderczą pracę więźniów, w tym również w Oświęcimiu. Schron, który widzicie na filmie, jest to schron przeciwlotniczy typu Salzgitterbunker. Budowa obiektu rozpoczęła się zapewne późnym latem bądź jesienią 1944 roku. Schron posiada dwa wejścia osłonięte przelotnią oraz jeden korytarz. Stropodach jest wzmocniony, co ciekawe, kostkami brukowymi czy też granitowymi. Schron jest dość znacznych rozmiarów, tak na szybko licząc około 40 metrów długości oraz 8 metrów szerokości. Jak widać, schron nie został wykończony. Świadczą o tym otwory w ścianach wejściowych, w których nie wstawiono nawet ościeżnic drzwi pancernych. Co jest ciekawe, w korytarzu za tymi otworami wejściowymi wykonane są żelbetowe ściany, mające prawdopodobnie dodatkowo chronić osoby znajdujące się w schronie przed falą uderzeniową. Jak czytamy na stronie www.auschwitz.org, pod obóz Monowice, a od listopada 1943 roku obóz koncentracyjny, to obóz, któremu podlegały wszystkie przemysłowe podobozy istniejące w ramach kompleksu Auschwitz. Utworzony został na terenie wysiedlonej i zburzonej polskiej wsi Monowice, w miejscu przewidzianym wcześniej dla jednego z 10 obozów barakowych, projektowanych dla robotników przymusowych IG Farben. Pierwszych około 2000 więźniów przeniesiono do niego z końcem października 1942 roku, po czym stan obozu uzupełniano do 6000 w 1943 roku i niemal 11000 późnym latem 1944 roku. Więźniowie mieszkali w 59 barakach drewnianych oraz jednym z płyt betonowych, z których każdy wyposażony był w 56 trójpoziomowych prycz, kilka stołów i taburetów oraz instalację centralnego ogrzewania. Pomimo nieco lepszych warunków niż w Birkenau i wydawania dodatkowych porcji obozowej zupy, więźniowie Monowic wskutek ciężkiej pracy szybko tracili siłę i umierali lub padali ofiarą selekcji. Ogółem na placu budowy fabryki oraz w obozowym szpitalu zostało zamordowanych lub zmarło 1670 więźniów, natomiast aż 11 tysięcy wysłano do Auschwitz i Birkenau, gdzie w większości zostali zgładzeni zastrzykami fenolu lub zabici w komorach gazowych. Obiekt, z uwagi na łatwość dostępu oraz całkiem niezły stan techniczny, warty jest odwiedzenia i udokumentowania, gdyż jakby nie patrzeć, jest wciąż
istniejącym i niestety niemym świadkiem zbrodniczej historii Niemiec na obywatelach świata.